Dzień dobry, Tomasz Kajnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Paweł Gancarz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku, wójt gminy Stoszowice, kandydat opozycji na senatora w okręgu numer 5, obejmującym powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki, Ząbkowicki. Dzień dobry, witam. O niczym nie zapomniałem? O niczym pan nie zapomniał. Wszystko. Dzień dobry. Jak będzie wyglądać lista e, trzeciej drogi, czyli pols e, Polskiego Stronnictwa Ludowego i e, Polski 2053 Chłowni w okręgu Wałbrzyskim? Na pewno na jedynce lider partii Polska 2050, pan Zenon Madej. Przedsiębiorca, osoba bardzo mocno zaangażowana w taką aktywność społeczną też polityczną. A dlaczego pan tak mówi? Większość jego kariery zawodowej była związana z Wałbrzychem, z tego co wiem, gigantyczna ilość szkoleń, wykładów prelekcji pracy z, z osobami, do których docierał ze swoim ze swoimi szkoleniami, to była praca na terenie Wałbrzycha, także tutaj myślę, że wiele osób pamięta i dobrze wspomina pana Zenona Madeja. Na dwójce na pewno z naszej strony Zbigniew Tur, wójt gminy Kłodzko, wieloletni samorządowiec, osoba nie, naprawdę bardzo aktywna, w obszarze samorządowym, dobrze znana w całej szeroko rozumianej Kotlinie Kłodzkiej i też powiatach ościennych. No i po kolei, to co mogę też powiedzieć, bo to, bo to, nie, to są te miejsca, które są zawsze takim największym zainteresowaniem obdarzane. Ostatnie miejsce, szef Wałbrzyskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, Paweł Mazur, Członek, czy znaczy przewodniczący Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej, radny gminy Walim, ale też członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. No, osoba naprawdę rolnik, osoba naprawdę rewelacyjna, z którą mi się bardzo dobrze współpracuje od wielu lat i, i tak wygląda te, wyglądają te najistotniejsze nazwiska na liście. A kiedy poznamy całą listę? Myślę, że niebawem to jest. No, My, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, od półtora miesiąca z naszymi kandydatami jesteśmy, jesteśmy w gotowości. Będą niespodzianki i myślę niespodzianki, które były takim wielkim wydarzeniem 4 lata temu. Pamiętam, rozmawialiśmy też i u Pana redaktora w studio na ten temat i myślę, że na tej liście będą naprawdę ciekawe osoby, też jest z Wałbrzycha. Tutaj proszę pozwolić, że zostawię to jako taką, jako taką jeszcze sprawę niedopowiedzianą, bo myślę, że będziemy mieli okazję o tych naszych kandydatach powiedzieć na etapie prezentacji. Z naszej Nasze... strony, powiem od półtora miesiąca z. Czyli listą to zaskoczy, ośmiu zaskoczy Szymon Hołownia, tak? Myślę, że zaskoczymy swoich kandydatów. Myślę, że zaskoczy też Polskie Stronnictwo Ludowe, bo naprawdę osiem osób z naszej strony, bo tak jesteśmy. Umówieni w ramach umowy koalicyjnej. Osiem osób w tym okręgu ośmiomandatowym Wałbrzyskim z naszej strony to są naprawdę świetne osoby, niezwykłe osoby, samorządowcy z dużym doświadczeniem, przedsiębiorcy, osoby aktywne zawodowo, rolnicy. Już o Pawle Mazurze mówiłem, także naprawdę myślę, że jak złożymy to wspólnie razem z Polską 2050, uzupełniając o. Kandydatu. z drugiej strony, to się już dzieje. To już jest kwestia ustawienia jeszcze miejsc na liście. To będzie naprawdę bardzo mocna lista i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Kampania wyborcza już w pełni. Jak pan ocenia zbliżającą się rywalizację o mandat senatorski w okręgu Wałbrzyskim? Wałbrzysko-Świdnickim. Wałbrzysko-Świdnickim, tak? Okay, tak jest. bo to są te dwa powiaty. A za chwilę porozmawiamy o, pa o Pańskim, bo, bo też wiem, że tam się e, szykuje duża rywalizacja. Znaczy nie jest w okręgu tak... Wałbrzysko-Świdnickim mamy już pięciu ogłoszonych kandydatów. Ja myślę, że podobnie jest równolegle na tym moim okręgu. E, no, e, wybory do Senatu są wyborami jednomandatowymi, czyli... E, czyli e, każdy, kto uzbiera tysiące podpisów i zarejestruje swój komitet, może w tych wyborach wziąć udział. E, nie jest tajemnicą, że e, tak jak i ja, tak jak i myślę, że pani Agnieszka Kołacz, e, nie myślę, tylko wiem, pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, aktualny senator z tego okręgu, e, jesteśmy osobami, które zostały wskazane czy wybrane w ramach paktu senackiego. Czyli cztery partie demokratyczne, opozycyjne przez wspierają wiele miesięcy Czyli znaczy to tak. nie tyle, że wspierają, ale przez wiele miesięcy. Pracowały nad tym, żeby w tych okręgach, w, naszym, w naszej części województwa, wyznaczyć, wskazać, wytypować najlepszych, najmocniejszych kandydatów. Dla mnie to jest gigantyczne wyróżnienie, ale również zobowiązanie. Dla pani Agnieszki to jest potwierdzenie jej aktywności, jej pracy, pełniąc funkcję senatora w tym okręgu. Nie pamiętam, czy jedną, czy drugą kadencję już w tym momencie. Wiem, że kiedyś była na pewno pod, na, tak. na pewno jedną, ale nie, wiem, nie jestem pewien, czy drugą, ale to jest potwierdzenie jej aktywności tutaj w okręgu w wałbrzyskim. Myślę, że ten ostatni wynik, bo pamiętam, że, że te ostatnie wybory 4 lata temu były zakończyły się taką miażdżącą przewagą. Przewagę, dla, tak dla pani Agnieszki. Myślę, że to jest takie gigantyczne wyróżnienie, ale również zobowiązanie, ale jest to też, myślę, że z naszej strony taka deklaracja, że będziemy godnie reprezentować. Te cztery partie demokratyczne, które akurat wskazały na, na nas, jako na te osoby, które mają powalczyć o mandaty, o utrzymanie mandatu u państwa, a u mnie powalczyć o to, żeby odebrać po ośmiu latach mandat w moim okręgu pis -owi. Tak, w pańskim e, okręgu e, będzie pan e, walczył o mandat z obecnym senatorem e, prawa i sprawiedliwości, e, panem Szwedem. E, tutaj e, PiS będzie wspierał e, Renatę Wierzbicką. Bezpartyjni samorządowcy e, też zapowiadają wystawienie swoich e, kandydatów. W okręgu Wobrzysko-Świdnickim będzie to Anna Błaży. Konfederacja też chce wystawić e, swojego kandydata. W każdym okręgu wyborczym do Senatu. W okręgu Świdnicko-Wałbrzyskim będzie to Piotr Rudkowski. Wielu tych kandydatów do Senatu się uzbierało. Łatwość startu jest dużo większa niż w wyborach sejmowych, bo tam potrzebna jest rejestracja list w co najmniej połowie okręgów, czyli w połowie kraju. Jest potrzebne 5 tysięcy podpisów w okręgu. Tutaj tych podpisów jest dużo mniej. Stąd myślę, dla tych środowisk, które nie są w stanie wziąć tak organizacyjnie udziału w wyborach szczebla sejmowego, to próbują swoich sił w wyborach do Senatu, bo one są jednak łatwiejsze, bo jest potrzebny jeden kandydat, a nie 16, na przykład. Jest potrzebne 2000 podpisów, a nie 5000 podpisów do rejestracji. Aczkolwiek ja myślę, że obywatele, nasi słuchacze, telewidzowie i wyborcy no muszą sobie uświadomić, że po to po raz drugi pakt senacki wszedł w życie, został podpisany, zawarty i uzgodniony, żeby dać dużo większą szansę opozycji na to, żeby wygrać z pisem w tych nierównych wyborach, bo one na każdym etapie od kilku, od ośmiu ostatnich lat są nierówne na pewno i nieuczciwe. Bo takie instrumenty, jakie wykorzystuje aktualna władza, to władza do prowadzenia kampanii i do kupowania wprost głosów przez programy wyborcze, a nie społeczne, ani socjalne. No, nie ma opozycja. I stąd tutaj mądrość opozycji, że czterech liderów potrafiło się porozumieć cztery partie demokratyczne po stronie opozycyjnej wybrać najlepszych kandydatów. No i te środowiska, które nie są w stanie, nie uczestniczą w tym pakcie, nie są w stanie wystartować do Sejmu, próbują swoich sił do Senatu, ale tu nasi odbiorcy muszą mieć świadomość tego, że to jest działanie na korzyść partii władzy i niestety. Wszystkie środowiska te, które wystawiają kandydatów do senatu, rozbijają głosy i niejako burzą ten pakt senacki, burzą ideę paktu senackiego i pomagają Pisowi. I tutaj nie wszyscy nawet kandydaci, śmiem twierdzić, są świadomi tego, że realizując swoje jakieś czasami złudne ambicje, aspiracje polityczne, bo wybory do senatu to jest naprawdę gigantyczny wysiłek finansowy, organizacyjny, Fizyczne i też trzeba pracować na, na to, żeby ten wynik osiągnąć dobry przez wiele lat, bo to nie da się tak wystartować i liczyć na to, że zdobędzie się od razu pierwsze miejsce na tym podium. To jest gra długodystansowa. Odbierze pan mandat w eee. w okręgu dzierżniowskim? I tylko skończę to myśl, i wielu z kandydatów nie zna, w ogóle nie ma świadomości tego, że, bo znam tych niektórych ludzi, są zadeklarowanymi przeciwnikami aktualnej władzy. A biorą udział, czyli dali się namówić do tego, żeby wystartować w tych wyborach do Senatu, i nie mają do końca świadomości tego, że przez ich start pomagają właśnie PISowi. Czy odbiorę ten mandat? Powiem szczerze, nie wiem, bo <laughs> zrobię wszystko jak najlepiej, jak najlepiej potrafię i włożę całe serce w to, co robię. Wybory są zawsze wyborami i to wyborcy decydują. Ja zawsze mam do, do, do wyniku wyborczego. Bardzo duży szacunek i też pokorę. Zrobię wszystko, żeby ten mandat PISowi odebrać. Myślę, że takie zadanie przede mną postawili wszyscy liderzy partii demokratycznych. A jak pan przewiduje podział mandatów do Sejmu w Okręgu Wabryskim? Czyli mam obstawiać? Mhm. No, przewiduję, że to będą trzy mandaty dla PIS-u, trzy mandaty dla Koalicji Obywatelskiej. Jeden mandat dla naszej Koalicji Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 i bardzo gorąco kibicuje Lewicy. Dziękuję bardzo. Paweł Gancarz, szef Ludowców na Dolnym Śląsku, kandydat Paktu Senackiego w okręgu Dzierżoniowsko-Ząbkowicko-Kłodzkim. Był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. you <music>